Prawie 2 miliardy złotych przeznaczą firmy na nowe inwestycje w 5 poszerzonych specjalnych strefach ekonomicznych, tworząc prawie 950 nowych miejsc pracy. Dziś rząd zdecydował o rozszerzeniu Legnickiej, Kostrzyńsko-Słubickiej, Pomorskiej, Katowickiej i Słupskiej strefy. Tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to najbardziej rozszerzony obszar, który zwiększył się o ponad 346 hektarów. Włączone tereny obejmują Gliwice, Bytom, Tychy, Świętochłowice, Piekary Śląskie, Częstochowę i Myszków. Będą tam realizowane 3 nowe inwestycje z branży motoryzacyjnej, szklarskiej i metalowej. Swoją powierzchnię o ponad 410 hektarów zwiększyła także Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. W jej skład włączone zostały tereny z obszaru Stargardu Szczecińskiego i Czarnej Wody. W ramach istniejącego w Czarnej Wodzie zakładu Stejko powstanie innowacyjna linia technologiczna do produkcji fornirowego drewna warstwowego LVL. Zmiany objęły także Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, która zwiększyła się o 156 hektarów. Na gruntach prywatnych powstaną 2 inwestycje z branży motoryzacyjnej. Z kolei Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zwiększyła się o ponad 79 hektarów. Zostały do niej włączone nowe grunty z obszaru miasta Żary. Pozwoli to na rozbudowę i modernizację zakładu Kronopol, produkującego wyroby drewnopochodne. Inwestor powiększy halę produkcyjną i wyposaży ją w nowoczesne linie technologiczne, służące m.in. do produkcji frezowanych płyt drewnopochodnych. Ponadto w granicach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znalazło się ponad 7 hektarów dodatkowych gruntów. Nowe tereny obejmują obszary gminy Czarne. Firma Meble Negro rozbuduje tam i zmodernizuje istniejący zakład produkujący meble. Zdaniem wicepremiera ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, firmy z dużym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Nowe projekty lokują tam nie tylko zagraniczni inwestorzy, ale także rodzimy biznes. Dodatkowo na rozwoju stref zyskują też firmy działające w ich otoczeniu.